Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu znowu z Konsper, a to kolejny odcinek Zagrajmy, zagrajmy, najlepsze mody do Mortal Blade Warband, odcinek czwarty? Albo trzeci, nie pamiętam, czwarty odcinek na modzie Parisno wersja 0.63, już finalna, wątpię, że będą następne patchy do tej gry, no ale zobaczymy. Gra sama, jeśli mogę się powiedzieć, jest epicka, jest normalnie po samej muzyce, można się domyślić, że jest tak zmodowana. Wszystko customowe, cała mapa, wszystkie skiny, nie ma zero z native'a, no normalnie wam powiem, że to jest epickość gwarantowana. Są soundtracki z Two Steps From Hell, z... No kurde, chyba nawet to jest soundtrack z Two Steps From Hell. Nie chcę wam skłamać, ale jest normalnie epickość gwarantowana, jest jeszcze bardziej epicki niż Warsword Conquest, dlatego pierwsza moja jakby taka, że tak powiem, no, propozycja do was, czy jak będziemy, jak już wybierzecie co zrobić z Warsword Conquestem, czy może właśnie zrobić sobie przerwę od Warsword Conquesta i zagrać w tego zajebiście epickiego moda, jakim jest Parisno! I gramy! Play Parisno! Naprawdę, tu jest tyle opcji. Jedna opcja, co która mi się bardzo podoba, co daje nam dużo buffów, można być... Są trzy rasy, zaraz wam pokażę, nie? Mamy wszystkie fanarty, to jakiś łucznik, no patrzcie, no zajebista strzionka Parisno, no cool. Świat fantazy, świat normalnie... Epickość gwarantowana, słuchajcie, dla wszystkich fanów fantazy polecam tego moda, nie? To jest... Bardzo dopracowane, widać, że się moderzy starali. No, jest zajebistość, nie? Continue... No ten mówi, że możemy... O, jest opcja włączenia mgły wojny, ale my zrobimy sobie disabled, ponieważ no mgła wojny w Mortal Blade nie podobała mi się, wiecie? Nie podoba mi się, bo mamy pustą mapę. Mamy pustą mapę i nie ma nawet gdzie są miasta. Jest po prostu nasze miasto startowe i reszta jest pusta. Musimy eksplorować. To dla hardkorów, ja na tym nie będę grał. No i wybór płci, możemy sobie maila zrobić. I teraz tak, mamy trzy rasy. Elfka, człowiek i krasnolud. Jako, że już graliśmy w Orsup Kłądzieli człowiekiem i elfem, elfem, nie elfką, to weźmiemy sobie krasnoluda i jak będziemy robić serię, to też zagramy krasnoludem, nie? No i nasz ojciec był, możemy sobie Iron Fistem, co to jest Iron Fist? To jest chyba jakaś jednostka krasnoludów może, traveling, albo był merchantem, albo warriorem, bo tym łowcą, step nomad, thief. Iron Fist niech będzie. No to słuchajcie, to jest... To jest tylko ten, ja wam chcę pokazać, także wybieramy, nie ma chyba znaczenia aż tak co do wybierzemy. Street Archin możemy zrobić sobie. A Troubadour University Student, Good Peddler, Smith, a Game Poacher. A, bo zostaliśmy giermkiem, no i personal revenge. I oto, słuchajcie, jest opcja, która mi się zajebiście podoba. What is last inheritance you choose to take with you as you start your legend? Ostatnia rzeczy, które możemy sobie wziąć przed tym, co... zanim zaczniemy legendę. I oczywiście, patrzcie, na pierwszym mamy Two-Handed Sword of My Father, czyli dwuręczny miecz mojego ojca, który jest zajebisty, bo już grałem sobie wcześniej trochę w Parisno, on jest taki ogień normalnie, on daje te damage od płomieni i ogień z niego tak leci. To jest zajebisty motyw. Płonący miecz po prostu. Ale że jesteśmy krasnoludem i trochę już w Warsaw Conquestie walczyłem dwuręcznym mieczem, to nie będziemy mieć. The Great Bow of My Father, Let's Quit Your Arrows. No to bardziej dla elfa, nie? Łuk ojca i większy kołczan dla tych, duży kołczan dla nastrzały. Jakaś duża, powtarzająca się kusza mojego ojca i bolty. No to nie, tego też nie. Lanca, Warhouse, Medium Armor. Nie, lance, nie. O, Connection with Fritedes możemy zrobić, że mamy skarb w rodzinę i jakieś tam kontakty z handlowcami. Jakiś sarambisty armor moich przodków i jakiś mont, czyli... Po prostu konia albo jakiegoś innego gościa dostaniemy, nie? Sekretny trening fizyczny dla mojego nie gatunku, tylko pokolenia. No to tutaj mamy większy Iron Flesh Athletic, no to tak niepotrzebne. O, Elephant of My Father and Ability to Ride It. Możemy nawet wziąć sobie tego słonia naszego ojca i możliwość, że będziemy mogli, raczej opcję, że będziemy mogli jeździć, nie? No i Secret Medical Hospital Knowledge of My Lineage, czyli to samo, tylko że. To samo co z tym, tylko że to nam oczywiście od surgery daje i do leczenia naszych żołnierzy, do... No pamiętacie tą chirurgię, nie? Że zamiast ginąć, to oni są unconscionowali, nie? Unconscious... No wiecie, po angielsku, unconscious. Czyli, że po prostu tracą przytomność. Dobra. Żeby wam pokazać to, to wybiorę na serii, to będzie niespodzianka, bo już wiem co to będzie.
Więc to jest zajebista opcja, ale na serię. A teraz, że to i tak skończymy, to wam pokażę, jak wygląda tu słoń, bo słoń też epicko wygląda. Trochę się baguje chyba z krasnoludem, ale to tam... No, tam treasure, to możemy sobie później nagrywać jeszcze, nie? Dobra, Elephant of my father. Become adventure. A, czyli i tak mamy... No dobra, to jest tylko jeden odcinek, tak? No mogę, wybiorę z tego smoka. Allow me to quit without saving, jak zwykle. O, i mamy Draharen Elephant. I teraz patrzcie. Mamy pierwszy poziom i mamy już dużo skilli. Niech was to nie zwiedzie, bo niektórzy pomyślą, o dobra, to będzie po prostu 17 strengtha. Dobra, akurat siły mamy dużo, więc siły tutaj tak z bardzo nie potrzebuję. I dużo w leadershipa. Ale niech was to nie zwiedzie, ponieważ to, że mamy teraz dużo do jakichś skilli, to naprawdę nie... O Jezu, to nic nie robi tak naprawdę. Są tutaj tak epicy silni wrogowie, że to nic nam tak naprawdę nie daje. Może lekko ułatwia z lootersami walki, ale... ale żeby ten, to nie. Tutaj... Słuchajcie, to będzie masakra. Ale ten mod jest epicki, nie? No słuchajcie ten soundtrack, no ja się jaram jak ja pierdzielę. O, muszę nagrać to. Nagram to, będzie zajebiście. Dobra, mamy tutaj w pole armsów dużo, nie wiem czemu. Ale my, że będziemy mieć one-handed, bo teraz po prostu chcę mieć jakąś maczugę i tarczę, bo to będzie najlepsze, tak mi się daje, ten połączenie. Bo będziemy, wiecie, będziemy strącać naszych wrogów, nie zabijać. I wtedy jak my to będziemy robić, to będziemy sprzedać do Ransom Brokera. Dobra. Nazwa dla naszego dwarwa. No nie wiem, jakiś... Kiri. Kurde, albo nie. Thorin. Dobra, niech będzie z Hobbita. No i patrzcie, to jest nasz krasnolud. Mamy kuszę, mamy jakąś taką zbroję, nawet bardzo fajną. Tutaj wszystko jest customowe, więc zajebiście to wygląda. No i zrobimy sobie random jakiś tutaj. No dobra, niech będzie taki. To jest tylko jeden odcinek. No i tak, mamy Królestwo Torlani, Rzeszę... Nie, Rzeszę? No chyba tak. Rejsz, no to Rzesza Drakenu, Drahara Desert Nation, czyli jakaś pustynna nacja, Macavian Republic, Redwood Nation, Hakon Empire. Pójdźmy sobie do Rzeszy. No i tutaj już ktoś otwiera, ktoś wyciąga miecz i nas atakuje. Dlatego dum, no kto będzie naszym wrogiem, No jakiś tam słabek, załatwimy go, jesteśmy krasnoludem. No dobra, mamy jakiś miecz. Myślałem, że mamy tylko tego polarma. Słyszysz tą muzykę? Dym. A, dobrze, dostał. O, w sumie kusza na początek nawet jest dobry pomysł. Tylko jak Oaken Shield, no to my musimy mieć tego. O, Merchant of Motherhall. No i wiadomo, standardowy quest od tradera w Warbandzie, nie będę wam go pokazywał. Mamy zrekrutować paru ludzi, odbić jego brata, później rebelię w ten... wspomóc w Maddenholmie. Tak, że to standardowy questiar, nie? Ale pokażę wam mapę świata. Patrzcie. O, High Dragon Priest, akurat my jesteśmy z nimi teraz w sojuszu. Ale o ile mnie nie myli pamięć, to jakbyśmy na przykład nie wylądowali w Rzeszy, to byśmy mieli ich jako wrogów. Dobra, pokażę wam naszego słonia. Drakanian Elephant. Wow, Charge 80. To polega, Charge 8, a to Charge 80. Słuchajcie, polega tylko na tym, że wbijamy się w rzesze wrogów i ich rozjeżdżamy. W tym, że na przykład mamy lepszy armor, w tym, pamiętacie ten wybór, że możemy sobie wybrać armor, nie? To armor też będzie, to też jest dobry nawet armor, nie? Nie mówię, że zły. Ale, słuchajcie, tamten armor, co ja, to był o wiele zajebistszy, miałem hełm i wszystko, a nasz mont, czyli nasz, że tak powiem, koń, bo to nie był koń, nie? Ja nie chcę mówić, co to było. To jest niespodzianka dla was, ale normalnie zajebiste to było, nie? No i tam o mapie idziemy sobie do... Oj! Fuck. Nie Around the Streets, ale chyba te zamek też jest... Czyli ta town jest też customowy. No, patrzcie to. No patrzcie, to jest słoń. To jest słoń. Ops. No, dla takiego słonika... No, customowe chyba to jest. Wątpię, żeby w Warbandzie były takie zamki. No patrzcie to, no... trochę się baguje, chociaż nie tak bardzo jak w tamtym. Co wam powiem, później pokażę, ale no, kurde, zajebiste to jest.
I tak wjeżdżamy we wrogów i jeb, jeb, 80 szczarcza. Wszyscy z rozdeptaniem przez słonia. Rozgrywka może być nawet ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym słoniem grał w naszej serii. Czy może tym drugim gościem, którego też obczajecie, bo też jest fajny. Kosztem zbroi, nie? Kurde, gra słoniem jest naprawdę bardzo ciekawa. No patrzcie, tutaj jakieś od tego, duże kroki, że bo tu śnieg chyba jest, nie? No właśnie. No, odgłosy nie są słoniowate. Ale no i ten słoń też nie jest taki opancerzony. Myślałem, że będzie bardziej opancerzony. No i tutaj mamy normalne goodies, czyli na horsy. Dużo żarcia jakiegoś, chip grena sobie kupimy. 4800, więc nie tak mało złota. Guildmaster, no to jest, no akurat to jest wszystko, wiecie, normalne, nie? Troszkę się wczytuję, no job. How does the world reckon with the rest of Prisno? No i możemy sobie kupić jakieś tutaj już rzeczy, nie, więc... Chylo, ale pokażę wam walkę. Jakiś tam tutaj złapiemy zaraz lootersów. A, welcome to Prisno Adventure. You will soon find this mode a bit harder than native and brings you the entire new world. No, jest naprawdę trudniejszy niż native, o wiele. You will meet the new NPCs, discover long treasure, embark on dangerous quests and more. 365 rok, play it wish. No dobra. To jest taki początkowy tego, o, dobra, początkowe gadanie, więc jak chcecie sobie przeczytać, to... Proszę bardzo. To ten. To sobie spauzujcie film i wtedy przeczytacie, nie? Dramu Castle, no. Oh fuck! Nie chcę... O Jezus Maria. Ja nie chcę, nie chcę walczyć z wami. Wasz jest tu coś, sto coś. Ja chcę walczyć z lootersami, żeby ich... No i mamy. I już mamy chyba ludzi do tego. Oh fuck. Nie! Nie! Haha, jestem szybszy. Macie 48. The Hakon Empire have concluded a non-aggression treaty. No, czyli zawieszenie broni. Czy nie zawieszenie broni, tylko że agresji. O, join tournament. Nie wiem, czy pójść do tournamentu. Zapiszemy sobie grę w tawernie. No i patrzcie, no to jest... O, i mamy kopnięcie. Yeah! I to jest tak kozackie. I patrzcie, też inny view, bo jesteśmy troszkę niżsi, nie? Remus. Sure, thank you. Absolutely, please tell me. That couldn't be good. Why don't you hang him? No to jest jakaś... Surely you are joking. Bla bla bla. Slither. Coś tam było, you look like criminal? 1500 arun... Nie, na razie nie. Ale freelance and marshal, no wow. No patrzcie, co to za piskoś jest, nie? Kurde, jaram się tym modem jak nie wiem co. Mystic Merchant. O, Mystic Merchant to samo, patrzcie. Tylko to jest to, że możemy sobie kupić i nie wiadomo jak będzie dobry albo jak będzie zrobiony. I patrzcie, mamy jakieś kozły. Mamy... No mamy słonie, o, słonie jest. Mamy jakieś lepsze konie. No kurde, powiem wam... O, mamy nawet Tigera. Za 55 tysięcy można sobie na... zapylać na Tigerze. No to kurde, to jest tyle opcji i ta muzyka, nie? Lolo, lolo, lolo. Zajebiste. Ja się jaram. No to jakiś tam... Tutaj save. To są moje wcześniejsze postacie, sobie grałem trochę. Ale tylko czekałem, żeby nagrać to z wami, nie? Dobra, no tutaj nie mamy nic roboty, ale idziemy sobie do tornamentu. Pokażę wam, jak wyglądają tornamenty. Może akurat wygramy. Troszkę mam dosyć... A, no dobra, wszyscy to samo. Zabij go! Dobra. Nie chcę mieć tego, tu handed to sword. Opak. Tak. Skupiam się, przepraszam. No chodź, chodź, chodź. Dobra, dostał. Dostał. O, wygrywamy chyba. Coś mi laguje, nie wiem czemu. Ale dobrze, już się ogarnęło. Dobra, trochę do wyekspienia. Na razie są słabi. No po ekspienia jest dobrze. Opa, dostałem trochę. Widzicie, to był dobry chwyt, że kazaliśmy wszystkim zostać w miejscu jednym, nie? Dobre ekspy są. Yeah! Oh fuck. Yeah! Thorin Oakenshield. Kto wie, może zostawimy sobie tą nazwę i będziemy... sobie... nawet w naszej serii będziemy Thorinem. Nie, chodźcie tutaj, to jest... O, mam konia! Kucyka, tylko takiego mojego. Dobra. Charge. Kurde, czemu ten?
Czemu nie zabiłem ich nikogo? Przecież taki charger'owałem pięknie. O! Co to zrobiłem? Jakim ja jestem? Ja jestem zielonym, fuck. Dobra. Musimy wyeliminować tamtego na koniu. To jest jedyne nasze zagrożenie, jak mamy tam jednego i... Pyk się, gościu. Princess Beard. O, to jest jakaś laska. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, 12 damage'a. To jest one-handed chyba miecz, nie? Chłopak. Czy mogę ją rozjechać? Opak. Wait a minute, wait a second. Opak, fak, 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 fak. Spróbuję ją rozjechać, ale nie jestem pewien, czy to się uda. Dobrze. No. Zabiłem ją montem. Dobra. Następne arumy. Miejmy nadzieję, że to nie jest zbugowane. A, dobra, czyli. O, no nie. To nie jest zbugowane. Nie trafiłeś, szmato. Teraz ja cię trafię. Yeah! O, fuck. A, oni są... Macie przez ranę, mam miecz. Ja mam miecz, gnoje. No ej, nie uciekajcie ode mnie. Kurde, widzieliście to? Oni mają te piki, więc patrzcie, jak oni się nawalają. Że to gówno zrobią tymi, nie? Fuck. Zero damage'a, szmato. No, w końcu. No i gówno zrobisz tym, szmato. No, dobrze. Oaken Shield wygrywa. Yeah! Zajebiście wyglądamy w tym. Two teams. No dobra, czyli już teraz są solówy. Dobra, mam... Up! Sorry, ziomuś. Mam konia, nie? I mam toporek. Yeah, w końcu jakaś broń dla mnie. No fuck. Dobrze, 24 damage'a. Jechać, gnoja. Widzicie te wszystkie efekty, że... Dobrze, 33 damage'a. I nie macie! O, bo... o ile mój mond dostał. Dobrze, zginął! Yeah! Oaken Shield, pierwszy tournament, a już nam lepiej idzie niż kiedykolwiek w Warsword Conquestie. Dobra, robimy, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Oni mają tego. Oni mają zasranego konia. Chodź. Uwaga! Teraz trzeba tego wyeliminować. Jestem szybszy! Yeah! Nie! Yeah! Unconscious! No! No, no, no! No, no nie! Byliśmy tak blisko! Fuck! Nie, ja muszę to wygrać. Sorry, ale to jest sprawa życia i śmierci. Trudno, że ten odcinek będzie. A wiecie co? Dobra. To jest odcinek przerezydentujący. Jak widzieliście, dobrze mi poszło. Bardzo prawie dobrze. Gdyby nie ten, kurde, critical strike, więcej bloku, no ale widzicie, to jak sobie będzie jakiś tournament w serii, to będziemy sobie rozgrywać. Dobra, gdzie jest ten kupiec? O, jest kupiec z Murdenhall. Where will I shall hunt for the bandits. No i idziemy sobie na bandytów pierwszych. Zobaczycie, jaką niszczącą siłą jest elefant, nie? Wiem, że to są najsłabsze jednostki chyba w grze. Robert, chociaż farmerzy chyba są o nich słabsi. Ale patrzcie, co to będzie. Wow, oni wszyscy są na koniu. No tak, zapomniałem, że to są wszyscy koni. Patrzcie, co to leci, nie? Przecież to jest... Yeah! Kurde, mój słoń jest kozacki. Słyszycie, to jest ten. O fuck, no i ty przenikłem swoim słoniem. O, przepraszam, dumułem trochę. No, przecież to słyszycie, to jest two steps from hell! Yeah! Nie no, słoń i wbijać się tak w całą armię, tak jeb, nie? No i mamy Robertsów sobie. I widzicie, już trzech Robertsów, bo tylko koniem wjeżdżałem w nich, nie? Koniem, słoniem. I słoń ich, że tak powiem, już bierze ich jako więźniów, nie? Na razie to jest. Roberts, no kurde. Oczywiście, że was rozwalę. Opak, dobra, nawet 20. Charge the enemy. Luzik gnoje. Dobra, może najpierw ich rozstrzelamy. Chodźcie. Nie, no chyba nie będziemy się pierdzieli z rozstrzeliwaniem, nie? To są łucznicy, ale... No dobra.
Fire! Dostał! To może pójście w kuszę nie będzie aż takim złym pomysłem? Kto wie? Dobra. Cavalry! Cavalry charge! Oh. O! 13 damage'a. Cavalry charge! Atak! I parcie depczemy, i parcie ile damage'a. No kurde, kocham słonia. Może będziemy grać słoniem, to jest bardzo ciekawa rozgrywka. Naprawdę. Yeah! No i 73 damage'a, nie macie gościu. Knocked unconscious. O fuck. Oni wszyscy mają pały, więc... A nie, nie wszyscy mają pały. Ktoś tam miał pałę i to było lepsze, bo wtedy mi robił więźniów, nie? No i sobie tak spimy, naprawdę. I widzieliście te jednostki, że tam jacyś żołnierze wilków czy coś, no i to jest wszystko takie customowe i można super expić na nich. Jest parę rodzajów, tam są Dragon Priest, to są właśnie ci tam, nie wiem, w sumie, jak to na ten, kapłani tego? Konia? Konia. Smoka? Może. 12, dobra, mamy. Ale sprzedamy to, nie? To jest zawsze ludzik. Na początku zbieranie gówna jest bardzo ważne, a później to tam. Patrzcie ile Robertsów, no kurde. O Wolf Knights, o tych mówiłem, nie? Dobra. Drakenkrieger! Ja! Rekrut das Rasche! Niemiecka armia! Dobra, gdzie jest ten... Kidna... O Jezus Maria. Dobra, zapisujemy. Zapisujemy, ponieważ... No, mogą nas złapać tacy... ci... żołnierze wilka, więc... Żołnierze. Rycerze, wilczy rycerze. O, tak bym to powiedział. Ty jesteś tam, dobra. Jakoś trzeba ich ominąć, bo nie mamy z nimi szans. Oh, fuck. Wolf Knight War Party. Czemu ich jest 138, no? Kurde, ile ich tu jest? Nie! O, Macavian Scouts. Atakują na Macavian. Dobra, patrzcie, camp. I mamy różne dyplomacje, to też wam pokażę. Horse Speed, Battle Continuation, czyli... Adventure in Otaka... No tak, Disable Lord Adonis from Exile. No, że ci lordowie z Exile to jest czasem wygnanie? Wracając z wygnania, nie? I Craze Eye i Changes. Niech będzie... Medium. Niech... Jednak tak, inteligencja będzie średnia. Economics. Behavior Changes to Medium. Medium. Produce, czy jakaś ekonomia i zmiany. Jak będą ten... Change produce level. Current level is default. Default zróbmy. No i mamy game settings. I tu jest tego więcej, nie? Enable. Disable horse speed limitation. Enable battle continuation. O, enable battle continuation. Terrain advantage autocar. No to jest to wszystko, nie? To jest to tylko do zaznaczenia. All defense. O, formation. Allow formation rotation. Scale AI. Put player in division. No dobra. Take an action. O, możemy czytać książki. To jest też dobre. Wait, no i resume. No i to tyle, nie? Idziemy sobie do Kidnappers Hideout. Attack the Ops. Attack the Hideout. Co mi się podoba jeszcze w modzie, nie wiem czy pamiętacie, o tych Rzymianach, jak tam graliśmy. Romea Bellim, Rebellium, coś w tym stylu. To, co mi się podobało, to było... O, i mają dwuręczne topory. Zajebiście. Nie, to jest... A, dobra. I co mi się podobało, że można było zbudować swój własny obóz i schować tam ludzi, także to było super. Wiecie, tak jak Rzymianie style. Ale on tam kosztował dużo, ale to było super, bo to widać było, że obóz, na przykład obóz Konspera, jakby było napisane. Normalnie jak takie miasto, czy tam wioseczka. Słyszycie to? To jest jakiś rosyjski dem. Karin, 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 ta. Oha, dostał! Wiedzieliście? To był normalnie taki timing. Dostał ode mnie strzałą. Dobra. Czy to jest ruski? Karin. Yeah! Czemu ja nie mogę... O ty gnoju. Będziesz ze mną podskakiwał? Yeah! Dobrze, dostał. Adin, Adin,
Lol, 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 lol. O, Merchant's Brother, dziękuję, siemano. Yeah, victory! Kurde, no Ruscy. Słuchajcie się w to. Adin. Bierzemy sobie maczugę, bo chcę ich, wiecie, unconscious, nie? Adin, 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 adin. Dobra, będziemy wyglądać jak chujowo, ale większy pancerz, nie? Lo, lo, la, la, lo. Kurde. Adin, na. To nie wiem, jakiś, to nie jest ruski mod, ale... Ah, leave the items and go. Nie mam żadnych heroesów, także... O, no mamy Drakenkrieg... Drakenkrieger! Drakenbogenschütze! Drakenfußsoldat! Deutschland! No. Dobra, i teraz wracamy sobie do Muldenhallu. Do naszego wesołego kupca. Ups, Rage Scout. Dobra, nie mogę tutaj zbytnio przyspieszać, jak sobie przyspieszałem w Warsword Conquestie. Bo tu są te gówniani rycerze wilka. Czy wilczy rycerze. Także jeden pies. Slither. O, patrzcie, ktoś tu gra na lirze. I słychać, nie? Merchant of Mardenhall. Co to jest? Entertainment Guildsman. Who are you? A, czyli... no, thank you. Okej, okay, bye. 200 rumów, dobrze. I co teraz robimy? Aha, to, no to ten. Mamy rebelię stworzyć w... A, rebelię, no po prostu poprowadzić rebeliantów do ataku. Siema. Gdzie są twoi ludzie? Ups and... Gdzie są twoi ludzie, ziomuś? Ach, tam coś. Dobra. A, bo są bandyci. Dobra. Kamienie! Fuck. Kurde, zadziera się z krasnoludem. I w główkę. Widzicie? Na jednego strzała w głowę, nie? Bo 76 damage'a. Yeah. I unconscious. Czyli zajebiście, no bo będziemy mieć swoich tych więźniów, także. Później będą lepsze te maczugi. Będą takie bardziej hardkorowe i bardziej droższe. No, gdzie oni są? A tam się naparzałem. Dobra, dostał strzał. Ktoś mnie chyba goni z tyłu. A nie, dobra, to jest Drakenreiter, czyli to są strażnicy. Dobra. To jest jakiś niemiecki. Steine Heidelein. Yeah! No i teraz, no i koniec w sumie questów od niego, ale możemy sobie pójść do tawerny, że oczywiście imperator tamtej rzeszy go wywala. Thorin Oakenshield, Arthur, oh, grateful enough I got rid of his crooked who let in the bandits. Oh yes, we'll let in any enemy if the price is right, but he can't exactly have me running. This is Perizna, my boy. Kings do what they will and the rest do of must. No i dobra, no i ja tam idzie, że wypierdziela stąd. Życzę nam powodzenia w naszej przygodzie. I końcowy quest skończony! Końcowy, początkowy! Adventurer or Guildsman. O, możemy na przykład... I am mercenary in this land, I need would like... I was hoping. I don't know how... I ran right at and escaped from village. No, to mamy... Odingu mamy takie questy typowe dla, właśnie dla customowe dla Perizna. Że... Jest quest, że musimy na przykład... tych rebeliantów ze wsi zaciukać, nie? No i są tutaj, Peasant Rebels. Surrender or die. Ja ich wszystkich rozjadę, nie wiem jak oni wiedzą, czy oni wiedzą, są tego świadomi. Charge everyone, to są tylko jakieś wieśniaki, no ja pierdzielę. Rozjadę ich moim słonikiem. No i słuchajcie, to jest ten... zajebisty soundtrack. 100 steps from hell, to jest strength of 1000 men chyba. No nie, jeszcze z górki. Charge'a z góry, panowie. Charge na wieśniaków.
Trochę dostałem. Ale to chyba jeszcze jest... Kurczę, no słuchajcie, ten słoń jest epicki. Wbijamy się we wrogów jak w masło. Zajebisty jest ten mod. Tak będę go zajebiście nagrywał, że ho. Kurde. I myślisz, że uciekniesz? Nie uciekniesz! Nie, no kozacko to wygląda, słuchajcie, na razie. Ale póki nie natrafiamy na trudniejsze jednostki, nie? Bo nie będziemy mieć szans takimi tam... O Jezus Maria, ile ich mogę, a ja nie mogę żadnych, bo... Volunteer chyba będzie dobry. No. Bounty Scout. Dobra. O! No, to jesteśmy teraz troszkę takim wieśniaczkiem. Ale cóż, trudno. Nie, no, Woodsman. Nie będziemy brać żadnych takich maczuk, takich, wiecie, typowych... Typowych, prymitywnych, nie? Idziemy sobie do tawerny i go zagadamy z tym Gildsmanem. Gdzie? O, Adventure Gildsman. 250 arumów, słuchajcie, 250 arumów za zabicie jakichś gównianych pizantów. No a teraz następny quest, obawiam się, że będzie trudniejszy. Find of my college, there are three of us. I think more ask. This is not in the current version. O nie, w sumie ona mówi, że ma jeszcze trzech kumpli, którzy... Którzy jeszcze będą... A wiecie co sobie... Którzy jeszcze będą dawać questy, nie? Dobra, zapiszemy sobie. I co? Pokażę wam jeszcze, jak wyglądają jakieś miecze, czy coś. No bo to na jeden odcinek naprawdę dużo się nie zrobi, ale ja wam polecam go... No patrzcie to, to chcę. Heavy God of Amber Mace. Ja chcę tą maczugę. Patrzcie, to ma 46 damage'a, nie? Patrzcie, jak to zajebiście wygląda. No nie, nie. Wow, jaka kusza. Prisoner Hunt. No nie, nie. No dobra, Great Sword. To jest, widzisz, two-handed i one-handed. Czyli to jest półtorak, półtoręczny. Można go z tarczą razem brać. Dobra, jakąś tarczę sobie prędzej czy później muszę kupić. Ale no patrzcie, jak to kozacko wygląda. O Jezu. Ja chcę go nagrywać, ja chcę nagrywać tego moda. Ja chcę go nagrywać tak bardzo. Sprzedajemy to ci, gościu, te gówna nasze takie. No. Konie zostawiamy, bo pamiętajcie, zawsze koń. Koń w naszym ekwipunku zawsze przyspiesza naszą drużynę, także szybciej się poruszamy. Im więcej koni w ekwipunku, tym lepiej. No jo, jacie. Ale zajebiście. No i to są wszystkie, albo armory jak wyglądają. No patrzcie to, Rusty King's Helmet. Dobra, to się akurat nie wczytuje ta tekstura, no ale dobra. Tak mam wrażenie, tyk. Prisoner Hall, no cool, zajebiście. I nie ma takiego czegoś, że to jest na dwarfy albo coś. Nie, to już wszystko się... O, albo możemy być centurionem, tym. Bo to też są jak... Możecie, jak... No nie, możecie pamiętać, bo... Ale chyba, że ktoś ogarnia tego moda. Ale są tu też jednostki normalnie rzymskie, rzymianie, nie? Dobra, zapisałem chyba. Na koniec odcinka sobie zaliczymy ten turnament. Ja będę już kończył, bo kurde... Ad hoc! Fuck. Gin! Dobra, umarł. Gin! Kurde, zabili mnie, ale chyba jestem ostatni i przejdę. Przepraszam, że tak się wyciszyłem, ale... Kurwa... Nie mogę nawet wejść do tego. No nie, czemu mi tak dobrze szło przed chwilą, a teraz już mi tak nie idzie? Czekajcie, ja sobie z... Na koniec odcinka takiego... Ja chcę wam pokazać, jaką będzie nagrodę, bo chyba też są tutaj customowe nagrody do tych turnamentów, nie? Dobra, zostajemy po prostu, panowie. Formations... Wow, jakieś formacje! Fuck! Wow! Zginął! Yeah!
jak ja zapierdzielam tym koniu. Nie, fuck, no to już teraz sobie pozapierdzielam. Dobra, następny. Dobra, dostał. Dostał trochę. Fuck. Niedługo mi się tarcza skończy. Fuck, unconscious. No nie, no nie wiem, przegrywam coś jakoś. O, ale możemy walczyć dalej. Dobra. No dobra, atak. Teraz jestem czerwony, czyli wszystkich niebieskich jedzimy. Walczyć! Killa! Dobra. Dead. Zabijcie go! Dobrze. Dobra, mamy... O, koleś ma podręczny miecz. Dobra, dostaję, słuchajcie! Wygram ten turniej! Wygram! Dobrze, no. Dobrze, lecimy, dobrze bardzo. Mi się podoba, zajebiście. Tutaj koń mi zapierdziela jak nie wiem co, chyba dlatego, że mam aż 8 w riding. Nie, nie, nie. Hold this position, man. Hold this position! Jeb. 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 No nie no, konia mogłeś mi oddać. Dara. Charge! Nie. Everyone, charge! No chodźcie, chodźcie, gnoje. Dobrze. Rozegraliśmy to normalnie niczym... Nie no, Hitler wojny dobrze nie rozegrał, bo przegrał. O! Epickość. Czyli mamy tego, monta. Mamy jakiś inny miecz? Fuck. Muszę się poradzić z tą piką? No nie. A w sumie, dobra. Stopy. No patrzcie, jak zapierdzielamy tym, bo mamy aż 8 do ridingu, nie? Więc... Ciekawa by była gra takim krasnoludem. No, propozycje w komentarzach. Oczekuję. Dobra, musimy się rozpędzić, bo inaczej to nie wygram tego. Ta. Walczymy na grobach. Kozacko. Kurde! Panowie! Dobra, teraz. No ej, no nie mogę go rozjechać! Jaki mały gnój! Ty, myślałem, że zginął. Fuck. Dobra, może teraz? Może teraz, tak? Mogę już? Rozpędź się! Yeah! Yeah! Ginsz, mato, zostań na ziemi. Wygramy ten turniej, czuję to. Two teams with two fighters. Okej. Okay. Cóż, nie macie troszkę szans? Nie macie w ogóle szans. Słuchajcie, atak X-em jest kozacki. Ups, przepraszam, włączyłem swoje, nie wiem czemu włączyłem, tak? Chyba X-em włączyłem. Mogę tak tylko ją... O, chyba umierasz w tym momencie? Czekajcie, tutaj jest jakiś miecz? Nie ma miecza. Chyba jest, ale... Dobra. Dobrze, dostała! 206 damage'a. Słuchajcie, ta lanca robi tyle damage'a, nie? Dobra, two teams each fighter. Dobra, teraz trzeba, nie ma trzeba tego spier... O, fuck! Dobra! Umierasz, nie? Nie trzeba tego... Myślisz, że kurde ta pika coś mi zrobi? Ha? Kurde, ile ona ma health'a? Jeszcze jeden cios i... Bang. Widzieliście to? To było... Yeah! Kurde, cios ze Sparty. Yeah! Wygraliśmy. Wygraliśmy 4000. O, czyli nie ma innych nagród. No dobra, przepraszam, mój błąd. Ale patrzcie, 4000 to naprawdę dużo. I w końcu... W końcu... O, Frau Rosalin. No widać, że to jakiś proniemiecka ta... Proniemieckie imperium, nie? O Jezu, Frau, Princess Birit. Ale ładnie tutaj są wszystkie, kurde, ładne tekstury to są w tym modzie. Bardzo ładne. You must be Thorin Oakenshield. Bierzmy sobie jakąś najładniejszą. Ta jest taka tam...
No nie, no niemiecki dem jest dobry. Ellensteine, hey! Ellensteine, hell, hell. To ona jest taka starsza chyba. Frau Rosalin. No ja w tych sukienkach są chyba najlepsze. Wezmę sobie tą. Princess Birgit. A, o Jezu, a, to ona jest. On jest lordem. Sorry! To trzeba do frau iść. Frau Ingrid. Dobra, thank you. Oh fuck. Co? About my relatives? Your father Baron, your uncle Baron Kurt. Aha, od your relatives, okay. Eines feine Heil, eines... Kaiser Otto Czwarty. Mein Kaiser. You have any task for me, mein Kaiser? Nein? Mein Kaiser. At your service. Lord Afelindil. A, dobra, no to jest tam taki gówno. No, jest elfem. Elfem. I co, nic nie wygrałem? Jebcie się. World Sword Conquest przynajmniej były jakieś medale. Ale słuchajcie, mod jest zajebisty, ma tyle opcji, normalnie polecam go każdemu. Mapa jest, patrzcie, taka wielka, wypierdolona w kosmos, są jakieś tutaj. Tu chyba będzie jeszcze więcej miast w update, chociaż zobaczymy, czy w ogóle będą update'y. No tyle jest do podbicia, możemy być też wasalem, no to jest idealna odskocznia od World Sword Conquest, tak mi się wydaje. Dlatego żegnam was, do zobaczenia w odcinkach już sezonu tak naprawdę, pierwszego z Perizno. To był Skonsper, siemano!